Dzień dobry państwu, minęła godzina 16. Bartosz Łutnicki zapraszam na serwis informacyjny. Dzień po uroczystości Wszystkich Świętych, Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny, czas szczególnej zadumy i modlitwy za wszystkich zmarłych. To moment, w którym wierni wspominają tych, którzy odeszli, oddając im cześć i pamięć. Choć modlitwy za zmarłych są częścią codziennego życia duchowego, to właśnie ten dzień staje się okazją do głębszej refleksji. Przebieg tego, jak Polacy celebrują ten dzień, śledził nasz reporter Dawid Helsner rozświetlone cmentarze, znicze i wiązanki na grobach, czy w końcu nasza obecność tutaj na cmentarzach w całym kraju, w czasie gdy wczoraj wspominaliśmy wszystkich tych, którzy dostąpili zbawienia, czyli wszystkich świętych, dzisiaj obchodzimy dzień wszystkich wiernych zmarłych, a więc nawiedzamy nekropolię i modlimy się za wszystkich tych, którzy odeszli bliskich z naszych rodzin, naszych przyjaciół, czy po prostu tym, na którym nam zależało. Tradycja tak zwanego dnia zadusznego sięga X wieku, lecz sama idea modlitwy za zmarłych dotyka pierwszych wieków chrześcijaństwa. Co ważne szczególnie teraz, a szczególnie w oktawie Dnia Wszystkich Świętych, czyli od 1 do 8 listopada. Właśnie w tych dniach możemy za zmarłych uzyskać odpust zupełny, czyli odpuszczenie wszystkich ich grzechów. Co należy zrobić, aby taki odpust otrzymać? No, należy na Nawiedzić cmentarz należy być w stanie łaski uświęcającej i odmówić modlitwy. Jest to bardzo ważne, bo wszyscy wiemy, że ta tradycja, nawiedzanie cmentarzy to wspaniały symbol i wspaniały gest, lecz dla wszystkich osób wierzących kluczowe jest to, aby dusza powędrowała do nieba, aby dostąpiła zbawienia i właśnie do tego zachęca Kościół do, do zrobienia wszystkiego, aby taki odpust otrzymać, aby modlić się, przypomnę, aby być w stanie łaski uświęcającej i żeby, aby nawiedzać cmentarze. Wszystko to, jest wspaniałym symbolem naszej pamięci, pamięci, która może być silniejsza niż śmierć. A teraz zmieniamy temat. Zbigniew Ziobro jest poważnie chory, ale dla obecnego rządu nie stanowi to przeszkody. Na podstawie opinii biegłego zdecydowali się wezwać go ponownie na przesłuchanie przed Komisją Śledczą w sprawie Pegazusa I nie przeszkodzi im w tym nawet decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że zakres działania Komisji Śledczej do spraw Pegazusa jest niezgodny z Konstytucją. Koalicja zemsty nie daje za wygraną. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro otrzymał pisemne wezwanie do stawienia się przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw Pegazusa. Według polityka członkowie komisji popełnili przestępstwo. 10 września Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zakres działania Sejmowej Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa jest niezgodny z konstytucją i usunął ją z porządku prawnego. Posłowie podszywający się pod nieistniejącą komisję poniosą za to odpowiedzialność karną. To kwestia czasu. Wyślę każdemu z nich kopię wyroku TK, żeby pod Potem nie mogli bronić się przed sądem, że nie wiedzieli. Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry miałoby się odbyć w najbliższy poniedziałek. Dziś przed południem na nowo otwartej linii tramwajowej do Wilanowa doszło do poważnego wypadku. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Rzeczypospolitej z ulicą Branicką, gdzie tramwaj linii numer 16 zdarzył się z samochodem osobowym. Kierowca auta został opatrzony na miejscu, a incydent doprowadził do chwilowego wstrzymania ruchu tramwajowego, co sparaliżowało komunikację w tej części miasta. Ruch został już wznowiony, a służby wyjaśniają, jakie są przyczyny tego zdarzenia. Gorączka przedwyborcza w Stanach Zjednoczonych osiąga szczyt, A emocje wśród wyborców i polityków rosną z dnia na dzień, bowiem zostało już tylko niecałe trzy dni do tego, żeby Amerykanie wybrali 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jak wygląda nastawienie Amerykanów do tego, kto ma zasiąść w Białym Domu, śledzi nasz reporter Rafał Stańczyk. Nevada i Arizona to dwa najważniejsze stany wahadłowe zachodniego wybrzeża i to właśnie tu w czwartek. Przyjechała Kamala Harris oraz Donald Trump. Demokratka rozpoczęła od przemówienia w Phoenix, następnie udała się do Nevady. Donald Trump odwrotnie, z Nevady przyjechał do Arizony, przyjechał do Phoenix, gdzie wziął udział w bardzo ciekawym spotkaniu. To było połączenie wiecu wyborczego z wywiadem dla mediów, dla prasy. W trakcie tego spotkania mówiły wiele, na temat nielegalnej imigracji. Arizona graniczy przecież z Meksykiem. Mówił też o inflacji, o problemach gospodarczych, ale też mówił wiele o polityce międzynarodowej. Między innymi dodając, że, do, że Joe Biden zrobił duży błąd, bo przez jego decyzję Chiny i Rosja zaczęły mówić jednym głosem na arenie międzynarodowej, a to jest duże zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Powoli na zachodnim wybrzeżu kończy się kampania wyborcza. Teraz ten punkt ciężkości przenosi się na wschodnie wybrzeże, chociażby do Karoliny Północnej czy do Georgii. Tam przez kolejne dni kandydaci będą walczyli o głosy wyborców. Sondaże na razie pokazują, że i demokraci, i republikanie zrobili dobrą robotę. Kamala Harris i Donald Trump idą łeb w łeb. Te zmiany, są te różnice są minimalne. My rozmawialiśmy wczoraj jeszcze przed tym spotkaniem z Donaldem Trumpem, ze zwolennikami republikanów. Oni wierzą wprawdzie w zwycięstwo swojego kandydata, no, ale rzeczywiście mobilizują się, e, dzwonią do swoich znajomych e, tak, by każdy... Głos oddany miał wagę, liczył się, bo rzeczywiście o wygranej mogą zadecydować się pojedyncze osoby. Dlatego ta ostatnia prosta w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jest tak fascynująca i będzie to trwało ta, ta walka, te spotkania, te wiece wyborcze, aż do ostatniego momentu, bo ta różnica między kandydatami jest tu rzeczywiście minimalna. Z Phoenix Sania, Arizona, Rafał Stańczyk, Republika. My jeszcze chcielibyśmy Państwa zaprosić na wieczór wyborczy. Startujemy 5 listopada o godzinie 19.00 z specjalnym wydaniem programu Dzisiaj z naszego studia w Nowym Jorku. Będziemy nadawać całą dobę bez przerwy do 6 listopada, kiedy zaczniemy komentować powyborczą rzeczywistość w USA i jej wpływ na Polskę. To będzie największa transmisja w historii republiki i jedna z największych w historii polskich telewizji informacyjnych. We wtorek, 5 listopada o godzinie 19 zapraszamy do Republiki na wieczór wyborczy. Teraz przenosimy się do Hiszpanii, gdzie sytuacja po katastrofalnych powodziach staje się dramatyczna. Łącznie w wyniku powodzi zginęło już 211 osób. Mieszkańcy zmagają się z ogromnymi zniszczeniami. Ulice pokryte są błotem i gruzem, a setki ludzi walczą o przywrócenie normalności. Wolontariusze z całego kraju przybywają, by wspierać społeczność, ale prąd ale wciąż brakuje prądu i wody, co potęguje trudności. Mieszkańcy regionu Walencji w Hiszpanii zmagają się z ogromnymi zniszczeniami po tragicznej powodzi, która spustoszyła okoliczne miasta. Pomimo obecności wolontariuszy i lokalnych służb, wielu mieszkańców czuje się opuszczonych przez władze. Jednak mimo to pomoc dociera z różnych części kraju, ale przed społecznością hiszpańską jeszcze długie miesiące pracy, aby odbudować swoje domy i przywrócić normalność. Wolontariusze podkreślają, że sprzątanie ulic i usuwanie szkód potrwa miesiące, a całkowito tworzenie regionu lata. Służby ratunkowe Kontynuują akcje poszukiwawcze, a liczba ofiar wciąż rośnie, czyniąc nam powódź jedną z najtragiczniejszych wydarzeń tego typu w Hiszpanii od ponad 50 lat. Polskie dziedzictwo kulturowe znane jest szeroko także poza granicami Polski. Internet obiegło nagranie Brazylijczyka, który brawurowo odśpiewał polską pieśń religijną Bogu Rodzice. Brazylijczyk uczy się dopiero języka polskiego od około pięciu miesięcy, ale efekt jest naprawdę fenomenalny. Sami państwo zobaczcie. Mam niespodziankę. Proszę państwo. Jean Pierre, Jean Pedro. Jean Pedro. Jean Pedro. Tym podniosłym akcentem kończymy ten serwis informacyjny. Za chwilę spotka się z Państwem ponownie Michał Jelonek, a my widzimy się ponownie o godzinie 18. Dobrego dnia.